Stena Ulewal Stadion na świetlną małą tablicę. Na niej po pierwszych 45 minutach rezultat bezbramkowy. Norwescy piłkarze i trener Egil Olsen zapewniali, że ten mecz dzisiejszy wygrają. Że to spotkanie zdecydowanie bardziej przybliży ich do występów w finałach piłkarskich Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych, polskiej drużyny. No ale proszę Państwa, to na razie połowa tego, co przed nami. Za chwilę rozpocznie się drugie 45 minut i myślę, że Norwegowie z pewnością przystąpią do bardziej zdecydowanych ataków, spróbują narzucić tempo, kondycyjnie płyną z tego, że wytrzymują nie tylko 90 minut, no a polska drużyna, która sporo wysiłku tutaj włożyła w tę pierwszą połowę, mam nadzieję, że wytrzyma również kondycyjnie ten mecz do końca. Patrzę, czy są jakiekolwiek zmiany, ale ani trener, 51-letni szkoleniowiec reprezentacji Norwegii, nie, jest jednak zmiana z numerem 13, do niedawna klubowy partner właśnie Andrzeja Rudego, serdecznie witali się tutaj przed meczem, Roger Nielsen wszedł na boisko, zawodnik, który powrócił z gry w Bundeslidze do drużyny Viking. Gwizdek i zaczynamy. Oby szczęśliwi. Wspomina tutaj Kiercowca sędzia. Drobne przepychanki przy słupku z Robertem Warzychą. Wszyscy Polacy na naszym polu karnym. Groźnie! Bardzo groźnie, ale wcześniej gwizdek sędziego i rozpoczniemy od rzutu wolnego. To te powietrzne szaleństwa Norwegów, z których słyną. Ale w angielskim stylu, no ale przecież na nich, na Anglikach wzoruje się trener Olsen. No, faulowany teraz Jarosław Bako, który nie był pewny, czy może złapać piłkę w ręce. Na wszelki wypadek interweniował. No za to zagranie mógłby Pierluigi Pajretto ukarać Kiercowca żółtą kartką. Powtórka tej akcji, choć w tym ujęciu kamery niezbyt dokładnie to widzieli. Pierto, wielki indywidualista, którego właśnie Egil Olsen przekonał do gry zespołowej, gwiazda norweskiej drużyny. Strata piłki przez Warzychę, groźnie na naszym polu karnym, poczyna sobie tutaj oglądany przez Państwa Halle, który wywalczył kolejny rzut rożny. Nielsen. Odżywy trybuny. Udanie bąk, ale jeszcze Norwegowie przy piłce. Ponownie Nielsen. Groźnie i bramka. Po błędzie Polaków, ewidentnym błędzie Polaków. Oto dośrodkowanie Nielsena. Granie Berga. I Flo pakuje piłkę niepilnowany do polskiej bramki. Siódma minuta drugiej części spotkania. Dość długo udanie zachowywaliśmy czyste konto na Ulewal Stadionie. Pogubili się zupełnie nasi obrońcy. Nieudana pułapka offside'owa, został Świerczewski, nie było spalonego. Czterech piłkarzy Norwegii i Justin Flo pakuje piłkę do bramki. Nikt go tam nie pilnował, nawet nikt mu nie przeszkadzał.
był autor dośrodkowania. Choć świetnie dograł tutaj Berg do Flo. Ale jeszcze, proszę Państwa, 35 minut. Jeśli marzą nam się Stany, to trzeba powalczyć do końca. Nie ma spalonego, znowu nie ma spalonego. Teraz powrót Świerczewskiego. Znów groźnie pod naszą bramką główka Węgrzyna. Ach, teraz mieliśmy sporo szczęścia. Pogubiła się polska drużyna po 8 minutach gry w drugiej połowie. A tak wszystko dobrze szło. Szansa przed Polakami, rusza Kostecki, Torstvedt wybiega. Będzie faul bramkarza drużyny norweskiej. Czy też i tak jest, żółta kartka, chociaż za to zagranie powinien dostać czerwoną. Tak jest! Tak jest, była to szansa na bramkę. Będą Norwegowie grali w dziesiątce. Bez nowych przepisów za takie zagranie zostaje zawodnik usunięty z boiska. Popatrzmy. Wejście Torstvedta w Koseckiego, który wychodził na czystą pozycję. I Norwegowie będą grali w dziesiątce. Leży Kosecki. Tutaj nieporozumienia. Szewczyk uspokaja naszych zawodników, lecą jakieś przedmioty z trybun. No dość zimny prysznic w tej radosnej chwili, kiedy zdobyli bramę. Oto tam przez moment Egil Olsen, który nie wierzy, jak mógł to zrobić tak doświadczony Turk. Szansa dla polskiej drużyny. Andrzej Rudy. Krótki rozbieg. 2-3 metry. Ładne uderzenie, choć troszkę za wysoko. To potwierdzenie i przywitanie Grudosa, bramkarza drużyny norweskiej. Zioberg do Szewczyka. Natychmiast wycofali się Norwegowie, przypominam, grają tutaj po stracie Torstvedta ukaranego czerwoną kartką, chociaż teraz może być czerwona kartka dla Szewczyka. Tak jest, siły wyrównane. Nie wytrzymał Roman Szewczyk nerwowo, zupełnie bez sensu. Fjortow na boisku. Zrobił się brzydki mecz. Popatrzmy na spokojnie na tę akcję. Oto właśnie teraz będzie istotne. Podchodzi Szewczyk i za to popchnięcie zawodnika norweskiego. Siły zostają wyrównane. No, teraz nieporozumienie wykorzystane przez Halę. Na szczęście nie ma nikogo z Norwegów. Zagapił się Koźmiński po tym zagraniu Bąka. Zupełnie pogubili się Polacy. Zdają sobie sprawę Polacy z tego, jak układa się to spotkanie i jakie będą konsekwencje, jeśli przegramy. Oczywiście, teoretycznie szanse jeszcze będą, ale nie łudźmy się. To będzie tylko iluzja, proszę Państwa. Podnieśli się nasi rezerwowcy. Na co czeka Andrzej Strejlał? Myślę, że mógłby dokonać zmian. Trzeba podjąć ryzyko. Już nam niewiele pozostaje czasu. Na ławce przypomnę. Brzęczek, Staniek i Szachowski. O Matysku i Łapińskim nie wspominam. Znów dwóch Norwegów na spalonym. Powrót Rudego. Potrzebny jest tutaj w drugiej linii. Choć teraz błąd może wykorzysta Kosecki, będzie szansa, pole karne, Kosecki od tego strzelaj, a i broni bramkarz norweski. Szkoda, szkoda, szkoda.
Oto ta kontra Koseckiego. Gdyby wytrzymał, choć był zmęczony. Powrót Pratseta, który mu przeszkodził. No i zdecydowanie wchodząc tam w naszego... No nie tacy ci Norwegowie straszni, o czym przekonują się teraz chyba nasi zawodnicy. Jak ich przycisnąć, bo przecież były momenty w pierwszej połowie, gdybyśmy je wykorzystali, ale co tutaj gdybać. Jest jeszcze szansa. Szansa na to, byśmy wyrównali. Barzycha. Leśniak. Bardzo dobrze. Byłoby cudownie, gdyby to było w bramce. Eksperymenty ze składem, zmiany, często z konieczności, choć był długi czas na zbudowanie tej drużyny, powodują to, że nie stanowi ta nasza drużyna granego monolitu. Ale dziś walczy. Walczy nieporównywalnie z tym, jak na Wembley. Tam łatwo oddaliśmy pole. Łatwo straciliśmy trzy bramki. Leśniak zamienił się miejscami z Koseckim. Warzycha. Niedokładne zagranie Roberta Warzychy, naprawione przez Koźmińskiego. No może teraz, może teraz. Tylko żeby zdołał dośrodkować, czy zdąży. Ładna, wypracowana sytuacja i broni świetnie bramkarz drużyny norweskiej Grudos. Tak to jest, choć Torsfeldt jest tym bramkarzem numer jeden, to ma w odwodzie równorzędnych trener Egil Olsen. No i oddalają się te Stany, oddalają od polskiej drużyny. Jeszcze trochę sił, jeszcze trochę wykrzesać siebie trzeba. Tak łatwo się to mówi, jak się siedzi na komentatorskim stanowisku, zaciskając za nich dłonie. Ziober. Zioberach za wysoko. Miał czas, nie był atakowany. Mógł może dokładniej przymierzyć. Niewiele ponad 11 minut. Żadnej zmiany nie dokonuje Andrzej Strejlał. Gdy Andrzej Strejlał powoływał skład, dość długo z nim dyskutowałem, że wciąż nie ma na ławce rezerwowego napastnika. Teraz, właśnie w takim momencie, kiedy potrzebne nam jest wyrównanie, przydałby się on jak nigdy przedtem. Choć może ktoś powie, że przecież jest w stanie, no ale na jego wprowadzenie nie decyduje się Andrzej Strejlał. Chyba odnowiła się kontuzja Robertowi Warzysze. Widzę, jak utyka. To chyba powinien być sygnał do zmiany. Szalejący Halle, Kiertow i Regdal na polu karnym. Poświęcenie tam Warzychy, który zwija się z bólu, trzymając za nogę i piękne zachowanie Norwegii. Brzęczek na boisku. Trudne to nazwisko do wymówienia. Dość długo norweski komentator uczył się tutaj przed transmisją, konsultując wymowę ze mną. Brzęczek. Kosecki. 20 metrów. Kosecki. Jej. Dlatego nie mamy szczęścia w tych ostatnich minutach. Strzelał Leśna. Oj, wrócili Norwegowie z tej najdalszej podróży. Tak nam niewiele brakowało. 2-3 centymetrów. Norwegowie. I będzie bardzo groźnie. Jarek Bacho ratuje przed utratą drugiej bramki. No ale nie dziwmy się. To jest to ryzyko, które jest skalkulowane w tę grę otwartą polskiej drużyny. I koniec. Radość Norwegów. Będzie to ich radosna noc. To zwycięstwo przybliżyło ich do finałów Mistrzostwa Świata. Nas prawie z nich wykluczyło. Powiem prawie. To wszystko z ulewa. Zmartwiony jestem, jak i państwo. Dobranoc.